A naszym gościem jest Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z regionu wyborczego Województwa Podlaskiego. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Ostatnio wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, wśród wyborców podniosły się emocje, chyba po raz pierwszy od wygranych wyborów. Mówi się o szorstkiej przyjaźni. Co pan sądzi o podwójnym... Do tej pory zastanawiałem się, czy można odmieniać przez przypadki, ale można. O podwójnym wecie prezydenta Andrzeja Dudy. Emocje wśród naszych wyborców na pewno nie po raz pierwszy się podniosły, natomiast w związku z działaniami prezydenta chyba rzeczywiście po raz pierwszy tak wysoko. Ja sam akurat byłem na urlopie, więc nie odczuwałem bezpośrednio tego w dniu, kiedy te weta zostały ogłoszone, czy ogłoszono, że zostaną zastosowane. Natomiast potem odbierałem telefony od naszych sympatyków, naszych wyborców i tam rzeczywiście tych emocji było bardzo dużo. Wielu tych ludzi mówiło wręcz o tym, że nie tylko byli zaskoczeni, bo to było chyba naturalne dla większości z nas, ale wręcz oszukani czy zdradzeni. Potem te emocje troszeczkę stopniowo opadały. Dziś wyraźnie dalej się słyszy, że no ludzie czują się niepewni, co będzie dalej z reformą sądownictwa, bo tutaj oczekiwano od nas szybkich, zdecydowanych działań. Wydawało się, że po przyjęciu ustaw przez Sejm i Senat sprawa została zakończona i można będzie już wdrażać te reformy. Ale prezydent zapowiadał, że tak może się potoczyć. To prawda. Pan prezydent zgodnie z konstytucją ma prawo między innymi do zastosowania weta, do skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, może podpisać ustawę i skierować tylko jakieś fragmenty do Trybunału z prośbą o wyjaśnienie, bądź po prostu potwierdzić i dotąd najczęściej tak właśnie robił. Tutaj wydawało się, że jakichś większych różnic programowych między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością nie ma. Dzisiaj do końca tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego pan prezydent te weta akurat zastosował w przypadku dwóch ustaw, bo przypomnę, że były trzy ustawy, które reformują system sprawiedliwości w Polsce. Na szczęście podpisał tę ustawę, która reformuje system sądów powszechnych, umożliwiających między innymi bardziej sprawiedliwe rozkładanie spraw pomiędzy sędziów, zakładający losowanie sędziów do poszczególnych spraw, a nie kierowanie jakichś sędziów do wybranych spraw i dający nieco większe uprawnienia ministrowi sprawiedliwości w sprawach administracyjnych, między innymi poprzez wybór prezesów sądów, którzy kierują administracyjnie sądami. I tu cieszymy się, tu widać, że pan prezydent myśli podobnie jak my. Natomiast w sprawie Sądu Najwyższego i KRS-u, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, widać, że są jakieś różnice, aczkolwiek nie wiemy, na czym te różnice polegają. Dziś taką decyzją pan prezydent przyjął na siebie ogromną odpowiedzialność, nie tylko wobec tych, którzy protestowali, ale także wobec swoich zwolenników, którzy oddali na niego głos, bo ci ludzie domagają się wyraźnej zmiany wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent zapowiedział, że takie ustawy czekamy. Dziś nie pozostaje nam nic innego, jak czekać to jeszcze półtora miesiąca, zobaczyć, co w tych ustawach będzie. I jeżeli będą one zgodne z tym, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej i co obiecaliśmy Polakom, to nie widzę problemu, abyśmy poparli po prostu propozycję prezydenta. Przyglądając się prawej stronie, można powiedzieć, że ona w tej sprawie jest podzielona. Tacy komentatorzy jak Witold Gadowski, Jerzy Targalski zdecydowanie skrytykowali decyzję prezydenta, ale z drugiej strony ostatni salon dziennikarski Ziemkiewicza, Łukasz Warzecha, oni są bardziej stonowani i niektórzy twierdzą, że to jednak była dobra decyzja prezydenta. Ale dziennikarze zawsze byli podzieleni w kwestii oceny tego, co się dzieje na prawej stronie sceny politycznej. Przypomnę, że czy Warzecha, czy Ziemkiewicz to akurat nie są tacy twardzi zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, tak to delikatnie nazwijmy, a raczej dosyć krytycznie patrzący na to, co robimy w polskiej polityce. Stąd nie dziwię się, że tutaj akurat trochę inaczej na to patrzą, ale wielu komentatorów, tak jak wspomniałem, wielu naszych sympatyków dosyć nerwowo zareagowało na propozycję prezydenta. Dziś emocje zdecydowanie opadły po kilku dniach. Myślę, że także i wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, który prosił o stanowanie nastrojów, abyśmy mogli spokojnie czekać na to, co się będzie dalej działo. Zresztą nie mamy innego wyjścia tak naprawdę. Trudno w tej chwili po zapowiedzi weta prezydenckiego, przypomnę, że na razie jest to zapowiedź, a nie konkretna decyzja. Nie możemy przecież zadecydować za prezydenta, kiedy to weto ostatecznie ogłosi i potem będzie czas na propozycje prezydenckie. Na nie oczywiście z niecierpliwością czekamy. Prezes Jarosław Kaczyński dolał trochę zimnej wody do tego wielkiego ognia. Tak, myślę, że tak. Natomiast z tego, co pan powiedział, ja wnoszę, że prezydent Andrzej Duda
dużo stracił. Przynajmniej mówimy w tym momencie, gdyby zrobić badania, że tutejszy, podlaski, można powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, być może teraz by już nie głosował po raz drugi na prezydenta. W tym momencie pewnie byłby jakiś problem, mieliby ci ludzie wątpliwości. I sądzę, że w ostatecznym głosowaniu w konfrontacji z kandydatem lewej czy centrowej strony sceny politycznej, kandydatem Platformy czy Nowoczesnej, i tak większość naszych zwolenników zagłosuje na pana Andrzeja Dudę. Natomiast będzie dużo trudniej tych ludzi zmobilizować do kampanii wyborczej, bo się raz już sparzyli i zaufanie ich wyraźnie zawiódł. Przypomnę, że tutaj w naszym województwie pan prezydent zdecydowanie zwyciężył. Były gminy, w których miałby 90 kilka procent poparcia. A czy uważa pan, że ta chwilowa sympatia, bo nagle Andrzej Duda stał się niemalże bohaterem drugiej strony, czy ta chwilowa sympatia może przynieść jakieś stały wzrost poparcia czy sympatii gdzieś tam po drugiej stronie, nazwijmy wydaje się to mało, wydaje się to mało prawdopodobne. Proszę zresztą zauważyć, że żądano od pana prezydenta trzykrotnego weta, także wobec ustawy o sądach powszechnych. Było tutaj wyraźny zawór, że pan prezydent tego nie zrobił. Zresztą w momencie, kiedy zgłaszał propozycje do projektów ustaw i które zresztą zostały zaakceptowane na etapie prac parlamentarnych, to wówczas nawet duża część komentatorów ściśle związanych z opozycją totalną wyraźnie mówiła, że propozycje pana prezydenta są niekonstytucyjne. Co wyraźnie pokazuje, że dzisiaj raczej koniunkturalnie traktuje się pana prezydenta jako tego, który może powstrzymać obóz Prawa i Sprawiedliwości przed wprowadzaniem zmian, także i w wymiarze sprawiedliwości, a nie jako tego, który będzie w przyszłości kandydatem tego socjalno-liberalnego czy lewackiego wręcz momentami elektoratu. Nie sądzę, aby te gesty spowodowały, żeby zwłaszcza w tym twardym elektoracie lewicowym pan prezydent coś tutaj zyskał. Może w jakiejś części elektoratu takiego neutralnego. Tylko czy ci ludzie chodzą na wybory? No tutaj moglibyśmy dłużej dyskutować. Często wybory właśnie wygrywa środek. To znaczy ci, co w ostatniej chwili decydują. Czy były jakiekolwiek badania w tej chwili przeprowadzone. Być może była taka kalkulacja pana prezydenta, że chodziło o jakiś zysk wyborczy. Ale my, wybierając pana prezydenta, przede wszystkim oczekiwaliśmy, że będzie wspierał te zmiany ustrojowe, tę część reformy państwa, którą zapowiadaliśmy w trakcie wyborów, bo ona była tożsama zarówno w kampanii prezydenckiej, jak i kampanii parlamentarnej. Czarne chmury nad Polską, może to za dużo powiedziane, ale co jakiś czas z Brukseli dochodzą do nas głosy krytyki. Ostatnio Puszcza Białowieska znowu została odkopana. No to rzeczywiście taki problem nie tylko ogólnopolski, ale tutaj regionalny, bo akurat Puszcza Białowieska, jak być może państwo wiedzą, znajduje się na terenie województwa podlaskiego. Niedawno nasz poranek był nadawany z Białowieży. No i my odczuwamy, ja sam osobiście także to odczuwam osobiście, bo z Puszczą jestem trochę związany, bywam tam dosyć często, zaangażowałem się w ten spór osobiście. Uważam, że w fatalnym momencie nadchodzi taka decyzja, która nakazuje wstrzymanie prac, bo w końcu po kilku latach rządów Platformy, kiedy tylko i wyłącznie słuchano argumentów tak zwanych organizacji ekologicznych, kiedy leśnicy w końcu wzięli się za czynną ochronę puszczy i zaczynało to przynosić pierwsze wymierne efekty, niestety urzędnicy Brukseli zabraniają dalszych prac. Ludzie na terenie puszczy fatalnie to odbierają. Czy uważa pan, że sprawa, która, znaczy właściwie to już jest merytoryczne pytanie, czy sprawa, która jest kwestią gospodarczo-przyrodniczą, została zamieniona w sprawę polityczną? On praktycznie od samego początku jest sprawą polityczną, bo ten spór toczy się już tak naprawdę wiele lat i mam wrażenie, że dużo częściej były tam ważniejsze argumenty polityczne niż argumenty merytoryczne. Widziałem to chociażby po kolejnych kampaniach wyborczych, kiedy lokalni posłowie Platformy Obywatelskiej po raz kolejny ogłaszali jakieś programy dla Puszczy Białowieskiej, ale po kampanii wyborczej, po wyborach o nich zapominali. Dziś próbują je przypominać, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby zyskać jakąś tam sympatię. Bruksela natomiast po raz kolejny próbuje wtrącać się w sprawy, o których nie ma tak naprawdę pojęcia. Ci ludzie, którzy podejmują decyzję, najprawdopodobniej nigdy w Puszczy nie byli.
Powiedział pan, że to zostało źle odebrane przez mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej. Jakie jest ich stanowisko? Co pan spotyka się z wyborcami? Tak, co oni mówią? Z leśnikami, mieszkańcami. Oni wyraźnie mówią, że brakowało możliwości działania leśników, możliwości czynnej walki z kornikiem, a więc wywożenia tych drzew z lasu, które zostały zaatakowane przez kornika i są rozsadnikiem, który atakuje kolejne połacie lasu. Przypomnę, że dziesiątki tysięcy hektarów są zaatakowane. Kilka milionów metrów sześciennych martwego drewna leży w puszczy. I co prawda dziś wszyscy się zgadzają, że jakaś niewielka ilość tego martwego drewna jest potrzebna, aby rozwijały się różnego rodzaju owady, ale nie aż taka. To chyba pan minister Szyszko w pewnym momencie opowiadał, że wśród gatunków chronionych w puszczy jest jeden z rodzajów dzięcioła. I dzisiaj na każdego osobnika tego chronionego dzięcioła przypada kilka tysięcy metrów sześciennych martwego drewna. No nie wiem, nie znam takiego dzięcioła, chyba że byłby to dzięcioł gigant, który byłby w stanie spożytkować tak ogromne ilości martwego drewna. To pokazuje skalę problemu. Ponadto te umierające fragmenty lasu, bo to są już momentami całe hektary, powodują też i zanikanie siedlisk, które są chronione prawem Unii Europejskiej. Przypomnę, że obszar Puszczy Białowieskiej w całości, nie tylko park, ale także tereny tych nadleśnictw, objęte są obszarem Natury 2000 i tam niektóre gatunki ptaków, roślin są chronione, a obecne procesy, które rozpoczynają się w puszczy, zagrażają tym gatunkom, a więc jest to działanie czy proces, który niezgodny jest z tym procesem ochronnym Unii Europejskiej, a mimo to urzędnicy Brukseli próbują wprowadzić działania ze szkodą dla puszczy. Jeżeli to są takie obszary, które ja rozumiem nie byłem, nie widziałem, koledzy byli, które niemalże są apokaliptyczne, znaczy są te sterty. To prawda, martwego. Niektóre fragmenty puszczy tak wyglądają. A może PR-owo gdzieś tutaj popełniono błąd i należałoby to pokazywać, nagłaśniać, że ale tak wygląda sytuacja? Cały czas jest to robione. Ja jak widzę to na stronach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych czy na stronie ministerstwa, tam są takie filmiki pokazujące, jak zmienia się puszcza i to zarówno z lotu ptaka i to zarówno w okresie zimowym, jak i wiosennym. I wtedy widać takie szare połacie kilku hektarów lasu, które w danym momencie są wycięte i mimo to nie działa. Widocznie strona tak zwanych ekologów jest silniejsza, ich dotarciem do mediów jest dużo silniejsze. Oni pokazują takie fragmenty puszczy, które by wskazywały na to, że calutki obszar Puszczy Białowieskiej to jest taki las pierwotny, nietknięty nigdy ręką człowieka. Tak oczywiście nie jest. Na prawie 60 tysięcy hektarów Park Narodowy zajmuje niecałe 10 tysięcy. Pozostałe 5/6 to są tereny lasów gospodarczych, czyli takich, na których leśnicy od wielu pokoleń już gospodarują i to oni stworzyli ten las, a próbuje się nam wmówić, że jest to las nietknięty ręką człowieka. W większości wypadków jest to las stworzony przez leśników.